Oratorium Peregrinus z muzyką Dariusza Swoszowskiego do słów Ryszarda Ostrowskiego zabrzmiało w kościele parafialnym w Gromniku oraz sanktuarium w Ciężkowicach. Kompozycja została wykonana przez ponad 200 artystów, Wielką Orkiestrę Symfoniczną oraz Jurkowski Chór Kameralny. Wśród wykonawców znaleźli się uczniowie i nauczyciele Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Domosławicach oraz światowej sławy diwy operowe. Ta wielka forma wokalno-instrumentalna to prawdziwa uczta dla ducha. Dariuszu, proszę powiedzieć, skąd wziął się pomysł na taką formę instrumentalno-wokalną, która niewątpliwie stała się dużym wydarzeniem? Pomysł był wspólnym konglomeratem pana Ostrowskiego, moim także tutaj bardzo duży udział w całym przedsięwzięciu miał pan Kazimierz Wojnicki, który nas wspierał przy każdym elemencie tworzenia tego oratorium. Zarówno nasze środowisko, jak i cała społeczność szkolna, myślę, czy też sposób prowadzenia szkoły wpłynął na możliwość stworzenia takiego oratorium, także myślę, że wykorzystaliśmy możliwości zarówno regionalne, środowiskowe, jak i szkoły w 100%. Proszę nam powiedzieć w takim skrócie, kogo dzisiaj mogliśmy usłyszeć? No cóż, byli to uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. Ponieważ ideą, która od początku przyświeca funkcjonowaniu szkoły, jest idea mistrz i uczeń. Czyli uczeń, który przy swoim mistrzu nabiera wprawy, ale również i mistrz, który słucha swojego ucznia i również wyciąga wnioski co do tego, czego go nauczył, a czego jeszcze musi. Ale to również jest jeszcze inna rzecz, mianowicie to, że uczeń i nauczyciel grają z jednego pulpitu, obok siebie. Czyli tu nie siedzi już uczeń, nie siedzi już nauczyciel, ale siedzi przy pulpicie dwóch świetnych, wspaniałych artystów. Tutaj w Gromniku czwarty rok, właściwie od początku funkcjonowania naszej szkoły w Gromniku, ta filia funkcjonuje. Jak Państwo widzicie, wielu uczniów, którzy tutaj dzisiaj wystąpili, było stąd. Kto jeszcze występował? Oprócz oczywiście nauczycieli instrumentalistów, którzy grali w orkiestrze, to były panie z klasy wokalno-aktorskiej, nasze diwy, czyli pani Ewelina Szybilska, skądinąd związana tutaj ze środowiskiem gromnickim, to pani Ania Wilk i pani Magda Niedbała. Głosem poety był Jacek Wojnicki, który również pracuje w klasie wokalno-aktorskiej. Oczywiście chóry były przygotowane przez chórmistrzów, czyli nasze panie, które tutaj były wymieniane przez Lucję Nowak, która tutaj pracuje w waszej filii gromnickiej, przez Aleksandrę Boszkowicz-Różak i właśnie przez naszego kompozytora Dariusza Swoszowskiego. Oni przygotowali orkiestrę, ale oni również z nimi to dzieło wykonywali. Oczywiście całością dyrygował dr Waldemar Groń, który na co dzień również uczy teorii. Większych wydarzeń kulturalnych na terenie naszej gminy, gminy Gromnik.
W zasadzie tego rodzaju to jest to pierwsze takie wydarzenie. Ma ogromne znaczenie dla naszej lokalnej społeczności, a przede wszystkim dla tych naszych młodych artystów, czyli uczniów, dzieci ze szkoły muzycznej, Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Domosowicach, filia w Gromniku. Mieli okazję i na pewno przyjemność zaprezentować się lokalnej społeczności. Różnych rzeczy, które wykonujemy na terenie gminy. Ważną działalnością jest działalność kulturalna, a przy tej działalności kulturalnej mamy fantastyczną rzecz, mianowicie mamy szkołę muzyczną, która funkcjonuje, która się rozwija. Na razie jest to pierwszego stopnia. Będziemy pewnie prosić pana dyrektora, żeby powstał oddział albo filia drugiego stopnia. Ma to znaczenie dlatego, że chcemy przybliżyć kulturę tutaj do Gromnika. Pokazaliśmy sztukę na bardzo wysokim poziomie. Z tego, co widzimy, wszyscy są zadowoleni, są szczęśliwi. Jeżeli przyjmiemy, że parafia Gronii ma 725 lat istnienia, no to po raz pierwszy taka ogromna impreza miała miejsce. Pamiętajmy, że chór liczący ponad 100 osób, ponadto przez kilkadziesiąt różnych instrumentów muzycznych, no i ogromne zainteresowanie ludzi i naszych, i obcych, którzy brali udział w tej imprezie. No ja myślę, że dzisiejszy dzień to święto dla parafii.